Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. I proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Chciałem pan Bogunku przeprosić, że wróciłem, że dosyć długo, ale jestem chory i... Pan przewodniczący mi o tym uprzedził telefonicznie. Ale no, jak tam, i tak się jakby wszystko odsunęli. Może, ja się bardzo... To przyszedł w takim momencie, że może... przedstawić sprawozdanie. Musiałem czekać do lekarza, przepraszam bardzo. Niestety. Nasze spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbyło się 24 stycznia. Zajęliśmy się kilkoma sprawami. Pierwsze to było pismo z ZIKIT-u w sprawie ograniczenia sygnałów dźwiękowych na ulicy Bochenka do Świętego Rafała. I stosował pismo do krakowskiego pogotowia ratunkowego o ograniczenie sygnałów dźwiękowych między blokami. Natomiast na komisji uznaliśmy, że to jest niewykonalne, gdyż no, jeśli chodzi o ludzkie życie, no niestety nie ma czegoś takiego jak odpuszczanie lekarzy, którzy jeżdżą i sanitariusze karetkami, to już po prostu włączają sygnał i na to chyba wpływu nie będzie, niestety mieszkańcy muszą się uzbroić cierpliwość. No, mieszkają w takim... Nie tylko jeden szpital jest położony w centrum, jest wiele szpitali. Jakoś ludzie z tym muszą żyć, niestety. Następnymi sprawami... Pierwszą była to, ja zgłosiłem sam przewodniczącemu naczelnikowi Straży Miejskiej przez telefon, a mianowicie na ulicy Cechowej, jadąc w stronę Grzanowa, a w stronę Żonki, tam przed kościołem. Jest brama jedna po prawej stronie, która się otwiera do zewnątrz, ale otwiera się w taki sposób, to już pan radny Krzysztof tutaj kiedyś też zwrócił na to uwagę. Ja zwróciłem na to uwagę osobiście, no nie, na szczęście nie. Sypał śnieg i samochód na przeciwko jechał tak środkiem. Ja musiałem zjechać na prawo. I w ostatniej chwili zauważyłem tę bramę, która jest zrobiona z płotku. Bardzo cienki i w ogóle nie widać. I jak był tutaj przedstawiciel Straży Miejskiej, powiedział, że ta brama otwiera się maksymalnie 30-40 cm od pasa drogi, więc nawet nie ma gdzie uciekać. Załatwiono tą sprawę wstępnie. Nadzór budowlany nakazał tą bramę przerobić. Będzie to trudne, bo tam jest spad. No ale nie może się otwierać ta brama wtedy. Teraz postawiono samochód, no i na razie tylko tyle zrobiono w tej sprawie przed tą bramą, że widać było, że tam stoi auto i trzeba było. Natomiast to musi zostać przebudowane. Drugą sprawą, którą udało się załatwić Strażą Miejską, to jest usunięcie samochodu BMW, tego na ulicy Kordiona. No samochód został spalony. Najpierw dopiero usunięty, ale udało się, także nie wiem kto, ale proszę do tego. Nie, to pan, panie przewodniczący. Żartuję, ale... przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności jest co najmniej niestosowny. Ważny efekt, nie intencje. Także udało się po 5 latach samochód usunąć. Także pozbyliśmy się kolejnego złomu w naszej dzielnicy. Następną sprawą było wykorzystanie 8000 zł w ramach zadań priorytetowych przez Państwową Straż Pożarną na zakup sprzętu, co bardzo cieszy, bo faktycznie Straż Pożarna nigdy nie zwraca się do nas ciągle z jakimiś problemami, z prośbami. Oni raz do roku wysyłają swoje prośby. No i trzeba przyznać, że akurat swoją robotę wykonują całkiem dobrze i strażaków no, praktycznie nie widać, a pracę mają ciężko. Tym bardziej się cieszy, że te pieniądze poszły na taki cel. Nie wiem, właśnie nie wiedzieliśmy, kto tą sprawę zgłaszał. Strażnik Gminski poinformował nas, że na ulicy Malwowej, gdzie mieści się punkt wymiany opon, nie stwierdzono nieprawidłowości, jeśli chodzi o palenie oponami. Pani Korowna, nie wiem, czy pani Korowna zgłasza? Byłem tu mieszkanie. Tak, właśnie wiedziałem, że to ustnie było. Opisanie nie mogłem tego pisma znaleźć. No to w każdym razie okazało się, że tam teren jest czysty. Nie ma. To nie ma.
mieliśmy jeszcze sprawozdanie od Straży Miejskiej w sprawie wykorzystania kontraktów dla dzieci. Tam dwa miejsca były, ulica Bojki i Witosa. No, ja jako przewodniczący komisji uznałem, że te miejsca jak najbardziej muszą zostać. Witosa to jest teren parku osiedla Kurpanu. Tam jest ten nowy statek wybudowany. Jest tam sklep alkoholowy. I, no, będzie się zbliżała wiosna, a potem znowu tam będzie siedzieć. Tam dużo dzieci tam przebywa. Starsze osoby spoznają to, co tam myśleć. To jest bardzo ważne miejsce, takie strategiczne, które warto utrzymać w porządku. Tym bardziej, że to jest takie miejsce reprezentacyjne osiedla przez środek. A drugie miejsce to jest ulica Bojki, no, standardowo sklep alkoholowy. Tam jest niespokojnie cały czas. No i tyle. Nie wiem, czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Ruchu. Rozumiem, że nie. Pan Przewodniczący na to wyczerpał. Tak, wyczerpałem się. No, dziękuję. Aż tak, że mam nadzieję, że nie. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności.